Na moim Instagramie dodałam relację z Wiktorem Borsukiem i właśnie moja przyjaciółka napisała mi. Co napisała? Fajne. Fajne? Fajne. Jesteśmy w Krakowie. Wiktor przyjechał do Krakowa na Plan 19+, produkcji TVN Kraków. I przywitaliśmy go ciepło. Dzisiaj gram Beniamina Andrzejewskiego. Nie, poczekaj, ja znam Irka dzisiaj. A ja gram teraz. Czyli mojego chłopaka. Ale on jest twoim chłopakiem, czy ja jestem twoim chłopakiem? No, na razie wiesz, no jak się podmieniacie, no to wiecie, no. Czy ja też mogę pocałować teraz, tak? Tak. Czy ty się zgadzasz na to? No jest wolno. Podoba mi się. Dzisiaj odwiedziłem Małgorzatę Heretyk, która ma kanał wspierający Borsuk Vloga od dłuższego czasu. Przybyłem na Plan 19+, czyli serialu, w którym grasz główną rolę, tak? Tak, w ogóle bardzo się cieszę, że w końcu się poznaliśmy i że w końcu odwiedziłeś Plan 19+. Nie wiem, czy nas oglądasz. No zacząłem. Musiałem trochę to się... Teraz musiałem się doedukować, powiem ci szczerze. A dlaczego siedzisz w takiej pozycji? Powiem ci, Wiktor, że masz teraz dużo do nadrobienia. Ale... 250 odcinków. No słabo. Ile trwa jeden odcinek? Wiesz co, 25 minut około. Dobra, a jak ty masz czas łączyć swojego vloga razem z graniem tutaj w 19+? No łączę, dlatego że w ogóle ten pomysł na mój kanał pojawił się od fanów serialu. Chcieli poznać mnie bliżej. Ale poznaliście, czy ty jesteś prawdziwą osobą na swoim vlogu? Bo ja słyszałem, że tak lubisz dużo mówić i ładnie mówisz i fajnie się ciebie słucha, nawet właśnie opowiadam o sobie, więc mają okazję mnie poznać. No dobra, a co jest najtrudniejsze w graniu? Najtrudniejsze w graniu? Nie wiem, czy to jest jakaś trudna praca. Jeżeli ją się lubi, to ona przede wszystkim sprawia przyjemność. Ja się tym bawię, przede wszystkim tym zawodem, można tak powiedzieć. Gdzieś od małego zawsze marzyłam, żeby być aktorką, więc mi praca na planie sprawia tylko i wyłącznie przyjemność. A, wiem co chciałabym. Chciałabym, żebyś mnie oprowadziła może po planie. Jasne. Gdzie my jesteśmy w ogóle dzisiaj? Okej, jesteśmy w pubie Addiction, czyli w pubie Oscara. Dobra, ruszajmy. Wiktor, chodź, tutaj mamy bar. I co jest w tym barze? Z całym asortymentem. Właśnie. Z pięknymi barmankami również. A tak w ogóle to jest szefowa. No bo się tego nie jestem barmanką. Tak. Ja nie wiem, co ja tu robię. Mnie tu powinno nie być, no ale... Tak, to jest była dziewczyna menadżera. Ireczka. Ale już jest taki film, który widziałem, tak? I tam się z nim całujesz. I co się z nim robisz? 14 milionów wysłuchań. 17. 17. Już ponad 17. Proszę, to jest krew? No. Czy to jest pierwszy raz, kiedy jestem na planie i tu jest naprawdę fajnie? Nasz sam chciałbym zagrać. Myślicie, że dostanę rolę? My jesteśmy za! Dobra, ja jestem tu naprawdę. Chodźmy. Bardzo szczęśliwy. Do toalety cię zabierzemy. Chcesz zobaczyć Chcesz naszą toaletę? Chcesz na ciepłej twarzy? Zobacz. Jest jaka rozgrzana. On jest taki rozemocjonowany, słuchajcie. Ja idę sama, tak. Nie, dziewczyny, chodźcie, ja was potrzebuję do tego ujęcia. Dobra. Chodź, oprowadź. No daj spokój. Tak, wolisz damską, męską, jak się zapatrujesz na to? Damską, bo tam nigdy nie było. Widzicie, słuchajcie, no to odkryjecie tajemnicę pubu Addiction. To jest nasza toaleta. Chodźcie też zobaczyć, to jest taki człowieczek. Charlie Chaplin. Dokładnie. Ale do tego nakleiłaś tutaj? Tak. Proszę, ale dlaczego my nagrywamy ujęcia w toalecie? Weź proszę cię, weź sobie szkodę. Naprawdę? Czekajcie, dajcie, bo my naprawdę przejęłyśmy ten kanał. No. Czy wy oglądacie? Oglądacie 19+? Oczywiście, oglądamy każdy. Ja, ale tak uczciwie. No poważnie, ja sobie zapętlam sceny ze sobą i znam stop. Ona uwielbia się. No dobra, ale wyciągacie. Ja się staram oglądać, bo fajnie się zobaczyć, w czymś się grało. Ja bardzo często, ja może codziennie nie oglądam, ale od czasu do czasu lubię sobie poglądać, żeby zobaczyć, co w mojej młodzieży słychać. A, oczywiście odcinki ze mną wszystkie. Tak, bo ja właśnie chciałam powiedzieć, że myśmy bardzo mocno zaprzyjaźnieni. Patrzcie, ona jest po prostu za zaprzyjaźnieni. Cenzura! Chciałam powiedzieć, że myśmy się bardzo mocno zaprzyjaźnieni. Wiesz o tym, że zostałeś nową miłością Madzi? Tak, ale prawdziwą? Właśnie. Miejmy nadzieję, że taką potrzebujemy. Nie, w ogóle chciałam powiedzieć, że zrobiłyśmy taki robimy trip po Polsce, jest nas 6 rakiet i potrzebujemy operatora. Co ty na to? Tak, proszę, dziewczyny, weźcie mnie. Robimy kasę. Jesteśmy kobiety, rakiety. Tak. Ja zrobię to dla dziewczyn za darmo, oczywiście. A nas jest 6, to, że tak. Nas jest 6, a my mamy różne pomysły. Czy chcielibyście? Jacuzzi.
Dobrze, to teraz to pytanie do moich subskrybentów. Czy chcielibyście obejrzeć, jak filmuje dziewczyny z jacuzzi? No raczej. Ale się robi gorąco, to teraz Jezu. Na ile subskrypcji? Ile musi być subskrypcji? O, właśnie. Ja jestem w tom, jakby tak z 15 tysięcy subskrypcji. 15 tysięcy subskrypcji. To za mało! Na jacuzzi? Ona się więcej ceni. Tak? No właśnie. Dobrze, no to ile? No co na ile? 20. No. 20 tysięcy, 20 tysięcy tak? I robimy odcinek jacuzzi. Czyli mamy, mamy to na kamerze? Mamy. Tak? 20 tysięcy i dziewczyny z jacuzzi. Ale jest nas 6, jeszcze ale jest ruda. Jeszcze jest czarna. No to poznają jeszcze wszystkich. No. I czarna. I tak chyba zmienia. I za potrafi, pokusić. A, idzie. Dobra, ja też już nie mogę. Słuchajcie, to był bardzo męczący dzień, ale w tak uroczym towarzystwie. Męczący. Wrażeń chyba. No nie, męczący, to był wspaniały dzień. I słuchajcie, zachęcam was do subskrypcji kanału Małgosi i mojego kanału Borsuk Vlog. Tutaj u góry subskrypcja, ten dzwoneczek. I jeżeli podobał wam się ten odcinek, to napiszcie w komentarzu, z którą z tych pięknych dam miałbym nakręcić kolejny odcinek. Tylko piszcie, żebyśmy były jeszcze. Piszcie, piszcie, bo one chcą wchodzić na kanał. A ja je chcę na moim kanale, także działajcie. To jest teraz wasz moment. Pa! Pa, pa! I co to jest? To jest tym całowaniem. To... Uczę się od najlepszych. O, się.